Cześć, witam Was serdecznie w podsumowaniu informacji na temat konwoju od Ignacego Trzewiczka i Dawida Porta, ale co, muszę przyznać, że jest to takie troszkę niekochane dziecko Ignacego Trzewiczka, takie pierwsze i dosyć wczesne. Kolejne gry, które jakby wychodziły, czyli i Robinson Crusoe i Stronghold chyba, który wychodził, zdaje się, że wcześniej, ale nowa edycja też jest jakby dużo bardziej medialna, a konwój jest to taka gra, która właśnie gdzieś tam troszkę w cieniu zawsze była i 51. Stanu i Neuroshima Hex też, które Portal wydał. Także mimo, że dzieje się w tym samym uniwersum, zawsze wydaje mi się, że to była taka gra, której najmniej się mówiło. A myślę, że nie słusznie. Jest to bardzo fajna, taka dynamiczna gra dwuosobowa, która jest zamknięta w małym poręcznym pudełeczku i daje całkiem dużo możliwości do fajnej zabawy. Fajne jest to, że macie te frakcje, które się bardzo mocno od siebie różnią, bo grając Molochem to macie bardzo dużo silnych jednostek, dużo takich modułów, które pomagają właśnie w zabijaniu, posterunku, niszczeniu kolejnych miast po to, żeby dotrzeć do Nowego Jorku i tam jakby przeprowadzić ostateczny atak na ludzką cywilizację. Z kolei posterunek musi być taki sprytniejszy, później się rusza od Molocha, także ma więcej możliwości zareagowania na to, co się dzieje. Oni bardziej mają możliwości właśnie takiej mobilnej walki, troszkę właśnie w podziemiu, tak, czyli uciekanie z jednego miasta do drugiego, przesuwanie swoich jednostek, wyłączania ewentualnie właśnie tych maszyn przez swoje jakieś tam budynki i rozwiniętą technologię. Także to jest fajne, bo naprawdę tu jest całkowicie inne odczucie w zależności od tego, którą tą frakcją będziecie grali. No i co? I balans chyba jest całkiem niezły. Z tego, co słyszałem tutaj w tej drugiej edycji, było to jakoś tam poprawiane, był rzut oka na właśnie ten balans, o którym wielu graczy zawsze mówi i komentuje, jak jest właśnie rozgrywka nie. Jak nie macie różne frakcje, to zawsze się o tym mówi, że rozgrywka jest niezbalansowana, ale w tym wypadku, w tej drugiej edycji, naprawdę na ilość rozgrywek, jakie odbywaliśmy, wydaje mi się, że jakby stosunek wygranych Molocha do posterunku jest bardzo podobny, także wydaje mi się, że to całkiem dobrze tutaj wygląda. Co? Bardzo łatwe do wytłumaczenia zasady, bo tak naprawdę tylko i wyłącznie walczymy zawsze o jedno miasto, widzicie ilość jednostek, jakie możecie wystawić, a resztę tak naprawdę czytacie na karcie, jak ta jednostka działa i tu bardzo rzadko wątpliwości się pojawiają, a jeżeli jakieś w ogóle już się pojawią, to instytucja to dobrze tłumaczy, bo macie tutaj też takie FAQ, czyli właśnie te dodatkowe pytania, jakbyście czegoś nie wiedzieli. Także właśnie to jest bardzo, bardzo elegancka, fajna, szybka gra. Jedyne, może do czego bym się przyczynił w tej rozrywce, to troszkę warunek końcowy. Zwycięstwo mi się wydaje troszkę mało tematyczny, tak? Bo tutaj faktycznie chodzi o to, żeby ten Moloch dotarł do tego Nowego Jorku i jeżeli po ostatniej bitwie ma jakiekolwiek jednostki, to automatycznie wygrywa. Tak, czyli możecie doprowadzić do sytuacji, kiedy na przykład posterunek ma bardzo dużo jednostek w Nowym Jorku i jakby każdą kolejną bitwę by wygrywał, ale mimo wszystko Moloch pozostał z tą jedną kartą i dzięki temu właśnie wygrywa. Tak? Także tutaj właśnie w pierwszej rozgrywce może być tak, że Moloch może jakby mieć taką przewagę, jeżeli gracze są niedoświadczeni, ponieważ no wystarczy, że uda mu się jakoś tą jedną jednostkę zatrzymać i wtedy będzie zwycięzcą. Jeżeli po prostu nie skupi się obrońca, czyli właśnie ten gracz, grający właśnie posterunkiem na tym, żeby likwidować te jednostki jak najszybciej, zanim w ogóle najlepiej dotrą do Nowego Jorku. No co? Podsumowując, naprawdę, całkiem przyjemna gra, nie mam tak naprawdę dużo do zarzucenia, fajne jest to właśnie ten, co Ignacy Trzewiczek już w kolejnych grach robił, czyli na przykład w Osadnikach, czyli dużo tych różnych takich znaczników, które kładziecie na te swoje karty i one wzmacniają, osłabiają, mają jakieś efekty. Bardzo, bardzo, bardzo to jest wszystko takie przyjemne i bardzo dobrze się bawiliśmy przy testowaniu, także naprawdę polecam jako taką grę, małą grę, jako przerywnik, tak? Nie podchodźcie do tego jako do dużej gry, takiej karcianej, planszowej, którą będziecie się jakoś tam zagrywać. To jest taki fajny filerek, taki przerywnik przed większymi tytułami. Czekacie na przykład na innych graczy, możecie sobie taki konwój rozłożyć, 20 minut zagrać i będziecie mieli dużą satysfakcję z rozegrania dosyć takiej epickiej bitwy, która zajmuje mało czasu. Także jeżeli to, o czym Wam powiedziałem, co pokazałem w przykładowej rozgrywce, Was zachęca, to myślę, że konwój powinniście sprawdzić. A na chwilę obecną, dzięki wielkie, do następnego, hej!